Siema! Ja jestem Depp, a to jest kolejne otwieranie z Pro Evolution Soccer na moim kanale. Moi drodzy, ostatnio praktycznie każdy komentarz dotyczył tego, żeby nagrać opening z Pro Evolution Soccer, z tego względu, że są tam właśnie piłki, w których są najlepsi zawodnicy na Euro 2016, więc postaramy to nagrać, a przy okazji przetestujemy sobie skład, który po otwarciu paczek będziemy mieli dostępny do rozegrania. Także co, zaczynamy i mam nadzieję, że ten materiał się spodoba. Także jeśli tak się stanie, zapraszam do łapkowania i subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia tam. A więc jak wspominałem, pojawiły się dzisiaj paczki z gwiazdami Euro 2016. Jest jedna piłka, która gwarantuje nam czarną piłkę i otworzymy ją jako pierwszą z tego względu, że tutaj może pokazać się bardzo ciekawy zawodnik. Także otwieramy ją na sam początek. Otwórzmy może na sam początek za 10 tysięcy GP, bo tyle w sumie mam na koncie i to GP może przynieść szczęście. Także liczymy, że tutaj pojawią się jakieś fajne karty, na przykład Lewandowski, może Ronaldo. Zaraz zobaczymy, kto tutaj będzie obecny. Ok. Także stawaj. Gdzieś tu, stań najlepiej na dobrej piłce. I zaraz zobaczymy, kto będzie w środku. Czy będzie animacja? Tak, jest animacja i będzie to kto? Jest to... Nie wiem, kto to jest dokładnie. Jest to Łukasz Piszczek, także mamy Polaka. 30 lat, Łukasz Piszczek, zawodnik z polskiej reprezentacji. Także naprawdę bardzo fajna wróżba na dalsze otwieranie tych paczek. Oczywiście daję go do składu, z tego względu, że ta karta w tym momencie będzie moim najlepszym prawym obrońcą. W sumie nie najlepszy, mam Sanie, który ma taki sam overall, ale wolę mieć Polaka na prawej obronie niż Francuza. Niestety paczka, która gwarantowała na czarną piłkę, była zaledwie jedna i teraz mamy 59,2% na czarną piłkę. Także w dalszym ciągu to jest większość, więc liczę na to, że jednak uda mi się trafić czarną i że uda mi się trafić jakiegoś ciekawego zawodnika. Także tutaj lecą 3, więc może poczekajmy chwilę i mniej więcej kliknę teraz. Zaraz zobaczymy, czy zatrzymie się na czarnej piłce, czy na złotej. I mamy czarną piłkę, to jest druga czarna piłka pod rząd, tamta była 100%, więc teraz to jest kolejna animacja i będzie to kto? To mi wygląda, jest, biegnie. I to jest Rafael Varane. Tak, dokładnie, 86 overall, Rafael Varane. On ma tak duży overall w tej grze. Kurde, prawdę mówiąc się troszkę zaskoczyłem, bo nie wiedziałem, że ta karta jest tak dobra. W FIFA ma chyba jakieś 83, jak dobrze pamiętam. I to jest w tym momencie mój najlepszy środkowy obrońca w moim składzie. Więc bardzo fajnie, bo trafia on do mojej 11. Przypominam, że jeśli chcielibyście więcej otwierania piłek z Pro Evolution Soccer, dawajcie dużo kciuków pod tym materiałem, a jeśli chcecie jakąś rozgrywkę, czyli po prostu rozgrywane mecze, czy jakieś turnieje, albo coś w tym stylu, w Pro Evo, napiszcie w komentarzu, że chcecie coś takiego pooglądać, a ja na pewno nagram, a teraz lecimy na kolejną piłkę. Jest to chyba piłka czwarta. Wow, tutaj mamy aż 6 piłek w jednym miejscu, także ja kliknę teraz i może akurat się zatrzyma na tych czarnych i to jest bardzo prawdopodobne, że zatrzyma się na złotej. Czajcie, były 2 złota i później 6 czarnych i zatrzymał się akurat na tej złotej, która była pomiędzy i to jest Ledley. Ledley, zawodnik z Walii. Tak, dzisiaj grają półfinał. No i teraz widać, że jest przewaga, lekka przewaga złotych. Przynajmniej o tutaj lecą aż 5 czarnych, więc fajnie byłoby zatrzymać. No niestety nie na nich, ale może jeszcze polecą czarne i niestety tym razem pomiędzy 2 czarne i mamy kartę złotą. Znaczy kartę. Mamy zawodnika ze złotej piłki. I będzie to kto? Jest to Ginter. Środkowo broń. Spójrzmy, jak to będzie wyglądało teraz. No znowu mamy 4 piłki czarne koło siebie, więc może poczekam, jak będą gdzieś tu i teraz zatrzymię. Zatrzymam. Nie zatrzymię i zaraz zobaczymy, czy zatrzyma się akurat na tych czarnych. I chyba to będą te, dokładnie tak, jest to druga z 4 możliwych, jest to bramkarz i teraz jest animacja i będzie to kto? To mi wygląda chyba na Rui'ego Patricio, czyli zawodnika Portugalii, biegnie i to jest kto? Jest to chyba Sirigu, ale ma 85 overalla, także jest to bardzo dobra karta, ale w dalszym ciągu jest to słabszy zawodnik od Petra Czecha, którego już mamy na bramce, także damy go na ławkę rezerwowy. Tak, słucham. Ej stary, proszę cię, naprawdę, to jest mój prywatny numer, no takiego czegoś się nie powinno robić, jak masz jakieś pytanie, fajnie byłoby, jakbyś się odzywał na fanpage'u, a nie na prywatnym numerze. Ja teraz jestem w pracy, a co chwilę do mnie dzwonisz i zadajesz pytanie, czy nagram ślepy draft. Jak kiedyś będę miał czas, to na pewno go nagram. Dobra, trochę się zbulwersowałem i teraz mamy aż 7 paczek, 7 piłek czarnych pod rząd. Poczekamy, aż przelecą i nacisnę może teraz. Akurat się zatrzyma na złotych. Teraz zatrzymał się tak bardzo szybko, że to jest masakra. Mamy tu bramkarza i dojdzie bramkarz, który jest poniżej 80, więc nas to za bardzo nie interesuje i jest to Padelli. No teraz była za nami zła pasa. Mieliśmy 2 złote piłki pod rząd.
I teraz może nacisnę w tym momencie i akurat zatrzyma się pewnie znowu na złotej. Ale spójrzmy, jak szybko zatrzyma się ta piłka i to będzie znowu złota. Trzeci raz pod rząd trafiamy złotą piłkę, mimo tego, że jest 60% na czarną. Jakim cudem to się dzieje? Pytam się. Gabbiadini to jest zawodnik z Napoli. No w końcu to się chyba musi udać, tak mi się wydaje. No bo jest w końcu czarna piłka. Wow! I teraz, żeby tu był jakiś dobry zawodnik. Na początku, czy będzie animacja? Bo to jest ważne. No animacji niestety nie mamy i jest to Mateo Darmian, zawodnik Manchester United, który ma zaledwie 80 overalla. Czyli tak bardzo słabiutko. Mimo tego, że to była czarna karta, czarna piłka, to jest lipa. I tak jest, mamy czarną, trzy czarne obok siebie i jedna czarna akurat wypadła i zobaczymy, jest animacja, jest ślisk, czyli to będzie chyba obrońca. I będzie to kto? Czy to jest... Tremolina? No nie spodziewałem się, że to będzie on, ale to jest bardzo dobra karta, bardzo dobry zawodnik. Nie karta, karty są w FIFA i to jest bardzo dobry zawodnik, którego damy w tym momencie na lewą obronę, bo jest bardzo szybki i jest lepszym obrońcą od mojego lewego obrońcy. Także bardzo fajne wzmocnienie. W dalszym ciągu to niestety nie jest żaden Cristiano Ronaldo, ani nic takiego nam tutaj się nie pojawiło. I teraz będzie złota. Tak też tu czułem, że będzie niestety złota. Aj, ale spójrzmy, kto to jest. Soriano. Okej, spójrzmy, tutaj jest bardzo dużo czarnych, więc ja kliknę teraz, może akurat się zatrzyma na tych wszystkich czarnych, które są, jest, już myślałem, że znowu będzie złota, ale mamy czarną i czy będzie animacja? Fajne koreczki, jest animacja, był to strzał, czyli może to będzie skrzydłowy albo napastnik i będzie to kto? Mustafi, środkowy obrońca z Walencji, czyli też w sumie dobra karta, z tego dobry zawodnik. Kurde, co ja z tymi kartami mam, bo w tym momencie moja obrona wygląda bardzo ciekawie. I wzrasta mi chemistry, czy znaczy team spirit, nie chemistry. Kurde, za dużo przyzwyczajeń z FIFA. Kliknę znowu teraz bardzo szybko i jest znowu czarna. Pomiędzy dwie złote wpadło, bardzo fajnie. I jest bramkarz, znowu. Bez animacji, czyli będzie to zawodnik słaby. Jest to Ziller z Niemiec. Dobra, Pro Evo, proszę daj mi kogoś dobrego. Dobra, jeszcze raz Purewo, proszę o czarną piłkę. No to jest chyba jakieś trollowanie przez tą grę, serio. Trzy czarne były i jedna złota pomiędzy i akurat musiało dać tą złotą Finn Bogason z Islandii. Finn Bogason z Islandii, napastnik. Kurde, ale lipa, jeszcze... Ah, fuck. Dobra, nie, no, ja chcę jeszcze jedną czarną na zakończenie tego. Tu musi być czarna piłka na koniec. Chcę dobrą kartę. Nie tylko czarną piłkę, ale chcę dobrego zawodnika. Dobra, nie, no tak tego nie zakończę. Chcę czarną piłkę i dobrego zawodnika na sam koniec. Klikam teraz. No czy to są jaja jakieś? No znowu złota, fuck this shit. Jakim cudem? Kto to jest w ogóle? Jest to Emre Can. Dobra, nie skończę tego otwierania, dopóki nie trafię czarnej piłki na koniec. No bo to jest, no niebywałe, jakim cudem daje mi takie słabe cały czas złote piłki. Tyle czarnych leci. Nie wiem, z 59% na czarno, a cały czas jest złoty. Wypadałem, jakim cudem to się tak dzieje. Dobra, klikam. Może teraz to wyjdzie tak, że będzie czarna, czy może znowu złota. No to jest chamstwo w państwie, naprawdę. To jest już chamskie. I kto to jest w ogóle? Origi. No w sumie jedyne co ten to szybki jest. No bo jak będą lecieć cały czas złote, to będzie podłe. Patrzcie! Patrzcie ile czarnych było i poleciało akurat na tą złotą! Jakim cudem to się wyprawia, niech mi ktoś wytłumaczy to. Ja pierdzielę! Było 5 czarnych, jedna złota i dwie czarne i wypadło akurat na tą złotą, która była pomiędzy nimi. Ja mam takiego pecha. Jest! W końcu poleciała czarna. I spójrzmy, może będzie animacja, może będzie jakiś dobry zawodnik. Jest animacja. Jest to Nani chyba, tak mi się wydaje, że to jest Luis Nani. Portugalczyk, dokładnie tak, to jest Luis Nani. Nani, nie Nanis. 84 overall, Portugalia, fajny zawodnik i do składu na pewno trafi. Teraz spójrzmy, kogo mamy na prawym skrzydle albo lewym. I mamy tutaj Isco. Wow. Powiem wam, że mój skład w tym momencie wygląda zajebiście. Spójrzcie, na ataku jest Morata, ulubieniec Laha, później Ibrahimović za jego plecami, skrzydło mamy Bale, Nani, Iniesta oraz Banega, to środek pomocy, Tremolina, Varane, Mustafi, Piszczek i Petr Čech na bramce. No sami powiedzcie, że ten skład wygląda bardzo dobrze. Więc teraz przetestujmy go, jak on będzie grał, albo w sumie jak ja nim będę grał, bo to w PES-ie jest bardziej prawdopodobne niż to, że karty nam będą same wygrywać, bo w PES-ie się liczą umiejętności, w FIFA bardziej szczęście.
Także 11 liga, ruszamy. I to będzie nasz debiut w 11 lidze. Także ostatnio udało nam się awansować z 12 do 11, a teraz walczymy o awans do 10. Do dzieła. Okej, znalazłem nam zawodnika, który jest według tego słabszy od nas, ale ma podobny team level jak my. Czyli mamy na ataku Bakkę, później jest Baylor w Salah, Santi Cazorla, Douglas Costa, Thiago, Carvajal, Marquinhos, Manolas, Juan Ferran oraz Moya. Więc jego skład wygląda bardzo fajnie, ale umiejętności według tego, co było pokazane, są troszkę gorsze. Więc zaczynamy. I mam nadzieję, że to ja w tym meczu wyjdę z 3 punktami. Okej, ale piłka, Bakka, uderzenie na bramkę i broni to bramkarz. Bardzo ładnie, to był Salah, nie Bakka. Okej, dośrodkowanie, wybicie, ładnie, super. O to chodziło, jednak to nie miało być takie wybicie. Strzał na bramkę i to jest właśnie defekt PES-a. Że takie kurde strzały z dystansu wchodzą praktycznie cały czas. Ajajaj, przegrywamy. Zapowiada się srogi wpierdol. Okej, bardzo ładnie Zlatan Ibrahimović pod bramkarzem uderz i tak jest. Kontakt. 2-1, brawo. Patrzcie, jak gości ogarnął schematy gry. Wali sobie długą piłkę od obrońcy i praktycznie za plecy obrońców mi wali piłkę od razu. I co? I przegrywamy 3-1, ale gościu, według jego siły, gość jest słabszy ode mnie. Jakim cudem to się dzieje w ogóle, że ja niby zagrałem więcej meczy od niego, a gościu ma zawodników na 40 poziomie. To jest kurde niebywałe. Kończymy pierwszy połowę, póki co przegrywam 3-1 z tym oto gościem. Niestety gram dość słabo, w sumie jedną taką ciekawą okazję miałem. Ale dziwi mnie to, tak dokładnie miałem jedną sytuację. Dziwi mnie to, że gościu, mimo tego, że według tego, co jak dobrze myślę, pokazywało jego umiejętności, był słabszy i to o wiele. A on po prostu mnie niszczy. Okej, Morata, bardzo ładnie Morata. Uderzenie na bramkę i tak jest, 3-2, brawo Alvaro Morata. Troszkę szczęśliwie, bo jakby nie było ta piłka jakimś cudem w ogóle się przypamiętała pod moje nogi. To nie była moja piękna akcja. Ale mamy 3-2 i to się w sumie liczy, bo możemy tutaj wyjść na remis. Tak wygląda ten skład po zmianach. Iniesta przenosi na skrzydło, Inzaghi, Kedira oraz Casemiro wchodzą na boisko. Ale mu te piłki przechodzą, nie? Moja obrona gra tak ofensywnie, że to jest masakra. Każda piłka, która idzie za plecy, przechodzi. Jak w FIFA 13 bodajże. Ibrahimović dochodzi do piłki. No czemu? Czemu on się zatrzymał? Ja pierdziel, to sterowanie chyba jest jeszcze gorsze jak w FIFA. Serio. Oh my god. I akurat teraz skończył. Nie wiem dlaczego Ibrahimović się zatrzymał w sytuacji, kiedy ta piłka się obok niego turlała i miałby sytuację sam na sam. Obojętne, że oddałem dwa strzały i strzeliłem dwie bramki i że mnie cisną jak kurde dziecko, ale no kurde, tutaj mógł być remis. Zagrałem po prostu skutecznie, on oddawał dużo strzałów i zawodnikiem tego meczu został Thiago i jego defensywny pomocnik. Także moi drodzy, to był moje tyle w tym materiale. Pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie więcej Pro Evolution Soccer na moim kanale, zostawiajcie dużo kciuków pod tym filmem. No, a jeśli macie propozycje jakieś co do następnych filmów, dajcie info na dole w komentarzu, a my widzimy się pod kolejnym filmem. Do zobaczenia, yo!